Witam wszystkich moich fanów w piątym odcinku vloga A Kogo To Obchodzi? It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one goal. Dziś będę mówić w masce smogowej, antysmogowej. Oczywiście żartuję, jest to smutne, jak bardzo czuć smog w Warszawie. Nie było mnie chwilę, ale to nie znaczy, że nic się nie działo. W międzyczasie, kiedy mnie tu nie było, byłam w Hiszpanii, gdzie tak naprawdę próbowałam podrasować mój super hiszpański. Nie jest to wcale takie proste, kiedy uczysz się w szkole i masz przed sobą nauczyciela, który we wszystkim ci pomoże. Bienvenidos todos amigos en nuevo episodio de mi vlog, aquí le importa. Byłam też na Kaszubach, gdzie najadłam się tak bardzo, że wszystkie moje stare spodnie nie nadają się. Dziewczyny, mam dla was super radę. Zamiast przejść na dietę, przejdźcie się lepiej do sklepu i kupcie nowe spodnie. Idzie nowy rok, nowa ja, nowe kilogramy. Rok 2018 budzi we mnie wiele pozytywów. Przede wszystkim zrozumiałam, że życie w samotności, no bo taka prawda, jestem singielką, żyję sobie w Warszawie, sama w kawalerce, gadam sama do siebie. I chciałam pozdrowić, w sumie nie wiem kogo, bo nikogo nie mam. Ale wiecie co, myślę, że to jest super moment w moim życiu. Po prostu my ludzie bardzo często popadamy w schematy, oddając wiele dobra drugiej osobie. A gdzie jest miejsce i czas dla nas w tym życiu? Przecież nie przeżyjesz go drugi raz. Welcome to the jungle, babe. To jest trochę tak, że będąc w obcym miejscu, i obcym mi miejscu, ja czuję, że żyję. Ta Warszawa, ta praca, to wszystko byłoby po nic, gdybym nie miała tego, co mam, wyjeżdżając z kraju i oglądając życie innych ludzi. I tak właśnie sobie wybrałam Argentynę. Lecę tam za miesiąc, niecały. Wszystko to, co słyszę od różnych ludzi, szczególnie od tych, których nie widziałam raczej za granicą. Przecież w Argentynie jest dzicz. Być może są tam dzikie konie. Nawet dzisiaj miałam taki sen, że szłam pod taką wielką górę i było mnóstwo koni, mnóstwo psów. Ja bardzo chciałam zrobić zdjęcie, ale one nagle wszystkie zaczęły biec do mnie, więc ja się przeraziłam. To nie jest normalna sytuacja. I zaczęłam iść pod tą górę i mówię, dobra, już trochę dojdę i będę na tej górze, one tu już nie dobiegną. Ale ta góra okazała się, że jestem dopiero, wiecie, w połowie, że za tym rogiem jest jeszcze większa góra, gdzie muszę się wspinać. I myślę, że to był trochę symboliczny sen. Ale bardzo się cieszę, że lecę do Argentyny. Tak, lecę sama. Jeśli chcecie, wyślę wam pocztówkę. Jeśli chcecie, pozdrowię, w sumie nie pozdrowię papieża Franciszka. Mogę być jedynie pod jego domem i się za was pomodlić. Czasami trzeba po prostu założyć koronę, jak w dzieciństwie. I chciałam podziękować mamie i tacie za to, że mnie wspierali w moim życiu. Taka jest prawda. Ja dziękuję moim rodzicom, że mnie tak wychowali i że zawsze mogę do nich wrócić. I chyba mam pewną misję do spełnienia, o której nie chcę teraz mówić, absolutnie. Teraz skupiamy się na tym, żeby podsumować 2018 rok, a był on, żeby nie powiedzieć był przepiękny. Byłam w wielu miejscach na świecie, poznałam wspaniałych ludzi, różne miałam przygody, ale przede wszystkim jest mi dobrze samej ze sobą i tego chyba wam życzę na ten nowy, nadchodzący 2019 rok. Życzę wam wszystkim, żebyście odnaleźli swoją drogę, a jeśli już ją odnaleźliście, żebyście nią śmiało podążali. Nieważne, co wam powiedzą ludzie. Jeśli jesteście księżniczkami, to bądźcie nimi na 100%, bo trzeba mieć do siebie trochę dystansu. Dziś jesteśmy na lazurowym wybrzeżu w basenie z Wiktorią. Wiktoria, przywitaj się ze wszystkimi. Cześć. Kto jest najlepszą ciotką? Ciocia Ona. Właśnie, prośba. Prośba? Otóż tak. Prośba do moich wszystkich znajomych, którym do tej pory pomagałam. Chcę pożyczyć od kogoś GoPro. Nie interesuje mnie to, że mogę je sobie kupić. Nie, ja czekam na ludzką życzliwość. Ja swój sprzęt sprzedaję po to, żeby móc właśnie przeżywać, podróżować, zwiedzać i doświadczać, bo co nam pozostanie? Chciałam tylko powiedzieć, że zostaję na tej wyspie.
Co nam pozostanie po tych samochodach, pięknych domach? Amen. Tyle wam chciałam dziś powiedzieć. Życzę wam wszystkim wszystkiego najlepszego. Trzy razy się całujemy w Polsce, nie wiem dlaczego, jest to bardzo miłe. No i co? Chyba czekaliście trochę na tego vloga, nie? A kogo to obchodzi, że nadchodzi nowy rok, jesteśmy starsi, grubsi i miejmy nadzieję, że wcale nie głupsi. Pa! To był zbyt sztuczny uśmiech, więc powtórzę go. Jestem naprawdę szczęśliwa i tego wam życzę.